Dzień dobry, Adam Pachura. Witam Państwa w programie Rozmowy na temat. Dziś Państwa i moim gościem w studio jest Aleksander Sobolewski, dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Witam Pana. Dzień dobry, Panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie dyrektorze, dzisiaj był Pan gościem na dwóch komisjach Rady Miejskiej w Bielawie. O co najczęściej pytali radni? No to były dwa długie posiedzenia z prezentacjami technicznymi, z całą masą pytań ze strony radnych. Radni jako przedstawiciele lokalnej społeczności pytają wszystkie rzeczy związane z tak ważną inwestycją, jaka potencjalnie jest inwestycja w odzysk energii z odpadów. A więc były pytania zarówno do części technicznej, były pytania do części biznesowej, było oczywiście większość pytań dotyczy kwestii ekologicznych, a więc kwestii nawet mniej związanych ze zdrowiem, a bardziej z emisją, czyli co z tego komina będzie leciało, jakie mamy gwarancje, że to będzie czyste, jakie mamy gwarancje, że to nie będzie szkodziło mieszkańcom. W powiecie dzierżoniowskim, podobnie jak w całej Polsce, mamy problem śmieciowy, to znaczy z tymi śmieciami musimy coś zrobić. Te dziury, które można było zasypać, zasypaliśmy. Zresztą są tego typu ustawy już, że tak naprawdę nie możemy tych śmieci w taki sposób utylizować. Musimy je po prostu spalać. I w jaki sposób teraz przekonać radnych i przekonać mieszkańców naszego regionu, że tego typu rozwiązanie to jest bardzo dobre rozwiązanie. No, panie redaktorze, mamy XXI wiek i mamy gospodarkę o obiegu zamkniętym. Mamy ekologię jako element naszego normalnego życia. To już nie są kluby jakichś hebbistów i tak dalej, tylko to jest w naszym normalnym, codziennym życiu. No i teraz tak, konsumujemy. Konsumujemy jak szaleni. Wyznacznikiem statusu społecznego jest niestety poziom konsumpcji. Konsumpcja to odpady. Ponieważ akurat mamy technologie, jakie mamy, możemy mówić, apelować i zaklinać rzeczywistość, że będziemy dążyć do takiego 100% recyklingu wszystkiego, ale niestety pewne towary jak aluminium, jak stal, jak szkło są bardzo dobrymi materiałami, jak papier, które się fajnie poddają recyklingowi. Są z kolei materiały, które bardzo trudno poddają się recyklingowi, typu właśnie plastiki, materiały kompozytowe, guma. I teraz z tymi materiałami też trzeba coś zrobić. Czyli one, nie zgadzamy się w całej Unii Europejskiej na to, że będziemy to składować. I to już nie chodzi o to, czy się potem będziemy mieć jakieś problemy, czy będą jakieś odory i tak dalej, ale nie. Po prostu tak jak gospodarka niemiecka, ma być zero składowania. W jakiejś perspektywie czasowej, skoro zero składowania i nie wszystko nadaje się do recyklingu, no to zaczynamy mówić, że trzeba prowadzić odzysk, między innymi odzysk energii. A więc przygotować kwalifikowane paliwo. To już nie jest ta metoda z lat 80. technologie niemieckie, że przyjeżdżała śmieciarka i żywcem to, co zabierała z naszego kontenera, to żywcem w układzie 1:1 szło do spalarni. Tak dzisiaj to nie działa. Dzisiaj najpierw idzie do instalacji komunalnej, gdzie mamy układ segregacji. Oczywiście pierwsze to nasi mieszkańcy segregują te odpady, ale później mamy układ taki odzysku tego wszystkiego, co się da odzyskać w układzie, że mamy technologię i że jest to opłacalne. No i na koniec zostaje ta frakcja, ten końcowy materiał. I teraz jeżeli ta frakcja nie nadaje się do spalenia, umownie ma mniej niż 6 megajouli na kilogram, no to, czyli na przykład ktoś Kowalski robił remont i zostało mu trochę gruzu, no tego gruzu, gruz się nie pali. Ale jeżeli zostają takie materiały, z którymi, o których właśnie mówiłem, czyli to są najróżniejsze, poczynając od tej plastikowej butelki, która tutaj stoi, no to powinniśmy prowadzić kwalifikowany odzysk energii w instalacjach, co do których mamy pewność, że będą miały tak narzucone standardy jakości wyrzucanych spalin na kominie, że będą absolutnie neutralne dla naszego zdrowia i naszych dzieci. I teraz jak porównamy sobie dwie rzeczy, czego ludzie często, najczęściej słuchacze też nie mają pojęcia, że dookoła nas funkcjonuje ogrzewnictwo oparte na ciałach stałych i na węglu, Zabrze przyjechałem do Państwa, czyli z tego miejsca, gdzie ten węgiel jeszcze jest, i po drugiej stronie na przykład na biomasie. Jak popatrzymy na te standardy emisyjne, to standardy emisyjne dla odpadów, czyli dla tych tak zwanych RDF-ów, czyli dla paliw przygotowanych z odpadów, są o wiele, wiele ostrzejsze. A więc mamy technologię, która umożliwia nam dotrzymanie standardu emisyjnego na kominie, a mówiąc tak dla naszych mieszkańców po ludzku, to po prostu nie kopci i nie dymi. No właśnie, ale też widzimy, że mieszkańcy przyzwyczaili się do kotłowni węglowej, która jest tutaj zaraz obok osiedla i nikomu to nie przeszkadza. Ale w momencie, kiedy mówimy o spalarni śmieci, no to wszyscy się buntują. Dlaczego? Proszę Państwa, ja powiem krótko, z czego to wynika? Z dwóch rzeczy. To jest edukacja. To jest przekazywanie rzetelnych informacji. Państwo musicie wiedzieć, że standard emisyjny dla zwykłej ciepłowni węglowej, taka jak tutaj Pan mówi jest, a standard emisyjny dla spalarni odpadów to jest niebo i ziemia. Czyli po prostu dopuszczalne prawem to, co ma wylatywać z kominia dla spalarni odpadów, dla tych samych, weźmy na przykład pył. Taka prosta sprawa, bo to, co zwykle widzimy, co wylatuje, to najczęściej to jest pył, ten dym. Jest dla spalarni odpadów o wiele ostrzejszy.
Czyli jeżeli byśmy mieli ten sam komin, do którego dzisiaj się przyzwyczailiśmy w układzie węglowym i powiedzieliśmy, że ten sam komin będzie spalarnią, to on nigdy nie przejdzie żadnych testów, żeby można było tak zrobić spalarnię. A więc dużo ostrzejsze wymagania. Z drugiej strony technika poszła do przodu. Dzisiejsze sposoby oczyszczania spalin to jest zupełnie rzecz nieporównywalna do tego, co było 30 lat temu. A więc dzisiaj, jeżeli tą technologię współczesną zaprzęgniemy do pracy, no to mamy komin, który po prostu nam nie kopci. I panie redaktorze, proszę państwa, jeszcze jedna taka prosta sprawa. Czy ktoś z was słyszał o protestach przy spalarni odpadów, które zostały w ciągu 5 lat zbudowane w Poznaniu, w Kominie, w Koninie, w Białymstoku, w Krakowie? Dlaczego tam nie ma protestów? Tam, gdzie ta instalacja już istnieje, pracuje 5 lat. Bo nikomu ona nie przeszkadza. Ludzie w ogóle nie widzą, że ona działa. Więc mamy jakoś taki dziwny dualizm w Polsce. Jak przystępujemy do rozmowy na temat nowej spalarni, straszny problem. Potem się okazuje, że ta spalarnia działa i nikomu już nie przeszkadza. Może przestaje być taki sexy temat. Może to tak ludzie lubią. Panie dyrektorze, w samorządzie jest tak, że decyzję o tym, czy dany zakład będzie mógł być wbudowany, podejmuje rada. Rada miejska to mieszkańcy tego miasta i bardzo często sami radni mają te obawy. Dzisiaj po tych dwóch komisjach, jakie pan ma wrażenie? Udało panu się przekonać tych radnych do budowy tego typu zakładu? Ja nie mówię, żeby to budował samorząd, bo mamy tutaj przedsiębiorcę, który chciałby wybudować, ale też bym chciał o to spytać właśnie, co lepiej, czy budować przez samorząd, czy budować prywatnie? Oto dwa czy trzy pytania. Pierwsze pytanie jest takie, ja nie przyjechałem tutaj agitować. Ja przyjechałem, poproszono mnie o to, żebym przedstawił fakty. Rzetelne, inżynierskie fakty, jak one wyglądają. Ja nie jestem zawodowym agitatorem, to nie ta działka. Że sam jestem przekonany do tego, że spalanie odpadów jest najlepszą wersją gospodarki odpadowej na XXI wiek na dzisiaj. Tak, jestem tego przekonany. Sam w domu, ja mieszkam w Zabrzu, mieszkam w domu, jestem podpięty do nitki ciepłowniczej ze spalarni odpadów firmy Fortum. Także ja po prostu jestem z tym nie tylko służbowo, ale tak samo na co dzień. I wiecie państwo, jak wy nie sobie wyobrażacie Śląsk, tam różne kominy od czasu do czasu gdzieś tam kopcą, akurat nie ten z tej spalarni. Czyli tutaj tego problemu nie ma. Natomiast tak jak pan powiedział, w przypadku radnych, no radni mają różnego rodzaju dylematy, bo radni są po prostu próbką społeczeństwa. Więc zadają też pytania. Wiadomo, że trzeba prowadzić bardzo szeroką kampanię edukacyjną. Trzeba po prostu ludziom tłumaczyć, tak jak się sprawy mają, trzeba walczyć. Niestety dzisiaj jest zmora internetowa, jeżeli chodzi o fake newsy. I powtarzają ludzie z ust do ust. Idzie informacja, która nie ma żadnego oparcia w nauce, ale ona jest powtarzana. Ona medialnie jest taka atrakcyjna. Nigdy nie rozumiałem, jak to działa, ale tak jest. A więc czego trzeba? No, trzeba tej rzetelnej wiedzy i trzeba ją dostarczać, co jest najważniejsze, w sposób bardzo przystępny. Bo to nie chodzi o robienie wykładu naukowego, to trzeba po prostu iść do szkoły podstawowej i pokazać dzieciom, czym jest recykling, czym są odpady, czym jest ciepło i jak to ma wszystko wyglądać technologicznie i z tą minimalną ilością również biznesu. Panie dyrektorze, ostatnie pytanie było, bo było jeszcze... Pytanie, kto powinien zainwestować w tego typu zakład? Czy samorząd, czy prywatny przedsiębiorca? Są w Polsce, panie redaktorze, dwa takie warianty biznesowe. Jeden z nich jest, są to, jeżeli ciepłownia, najczęściej, bo ona inwestuje albo dawny RIPOK, czyli dzisiaj zakład komunalny, jeżeli to są spółki komunalne, to w to jest zaangażowany od razu samorząd automatem, no bo to są ich spółki. Czyli na koniec mówię, mamy burmistrza czy prezydenta, który on za to odpowiada. Tak jak w Koninie. Na przykład jak w Koninie, jak w Poznaniu. Tam wtedy wygląda zupełnie inaczej, bo jest to w jednych rękach, a więc i komunikacja społeczna, szkoły i tak dalej, to wszystko powstaje, to jest bardzo blisko. A więc ta metoda wygląda, że jest bardzo atrakcyjna, bo można by szybciej uzyskać akceptację społeczną. Ale jest jedno ale. Na koniec ten samorząd musi wyłożyć kasę. I proszę państwa, to naprawdę są duże pieniądze. Czyli musi wyłożyć. Nie każdy samorząd ma możliwości, żeby dostać odpowiednią linię kredytową i tak dalej. W waszym przypadku macie układ inny. Nie chcę powiedzieć lepszy, ale on jest inny. To znaczy przychodzi prywatny biznes i mówi, ja to biorę na klatę. Ja te pieniądze załatwię. Dajcie mi robić biznes, oczywiście przy spełnieniu bardzo ostrych wymogów, które są wymagami narzuconymi przez państwo. To nie jest dobra wola tego biznesmena, że on nie będzie smrodził. Po prostu państwo mu to nakazuje i mamy odpowiednie inspekcje, kontrole, monitoring online. On nie ucieknie od tego.
To są mity, że można w nocy wyłączyć jakieś filtry i nikt się nie zorientuje w urzędzie. Nie, nie. Każdy z Państwa najczęściej otwieracie internet i stacje, ze stacji monitoringu macie dane bieżące online. To samo, jeżeli chodzi o wejście w układy monitoringu ze spalarni odpadów. A więc to jest jakby drugi typ prowadzenia tej działalności. Który z nich jest lepszy? Ja bym powiedział tak, ten, który będzie skuteczny. W Waszym przypadku, gdyby można było łatwo zbudować układ dla tych Waszych gmin, sąsiedni, iluś tam, które ze sobą współpracują, gdyby taka decyzja była, no to pewnie spalarnia być może by już dawno stała. No nie ma jej. W związku z tym tak, może być 500 różnych powodów. To Państwo musicie wiedzieć lepiej, które powody będą głównymi barierami. Ale na pewno to rozwiązanie, że przychodzi ktoś i mówi: OK, dajcie mi zielone światło, a ja coś zbuduję, trzeba mu tylko twardo patrzeć na ręce. Proszę Państwa, bo każdy musi wiedzieć, że ja też pracuję w Instytucie Państwowym, a więc ja jestem jakby propaństwowcem od tej strony, ale proszę zwrócić uwagę, że każdy biznes nastawiony jest na zysk. Jeżeli biznesmenowi nie patrzy się na ręce, będzie zawsze dążył do tego, żeby zrobić coś taniej, zgrabniej, żeby więcej pieniążków stało w kieszeni. Ale po to jest państwo na straży i organy państwa, które mówi: nie, nie będziesz smrodził po to, żeby zrobić większy biznes. I proszę Państwa, dzisiaj jeszcze w krajach trzeciego świata takie przewały, jak to się mówi, one przechodzą, ale już w krajach europejskich to nie ma szans na to. Ale no, w każdym razie tak, nie inaczej, biznes jest spalarniowy. Tak czy inaczej, ten RDF, który jest produkowany tutaj u nas na miejscu, gdzieś trzeba wywieźć, gdzieś go trzeba spalić. I teraz za to wszystko płacimy my, tak? Za każdą tonę RDF-u musimy zapłacić. I teraz pytanie moje jest, kiedy jest ta bariera zrozumienia, że 27 zł miesięcznie za wywóz nieczystości to jeszcze damy radę, ale jak to będzie kosztowało, tak jak Pan powiedział, w Warszawie 120 zł, to ile? 150, 200, żebyśmy zrozumieli, że tego typu zakład musi powstać? Panie, ja myślę, że nie ma jakby obiektywnej liczby, że powiemy, że powyżej 80 zł to się opłaca budować spalarnię. Raczej jest przy dobrze zrobiony biznesplan czy studium wykonalności i tam z niego wynika, robi się pewne założenia, przy jakiej kwocie za odpady ten biznes się napędza sam, bo nikt z kolei nie będzie, szczególnie prywatny biznesmen, nie będzie pracował charytatywnie. On musi mieć swój zysk. I teraz, a po drugiej stronie mamy mieszkańców. Jak właśnie zrobimy 120, pan mnie pyta, co jest dobre. Nie wiem, może mieszkaniec Warszawy wytrzymuje 120, ale jak pan by poszedł dzisiaj na rynek w Bielawie i powiedział, że 120 zł będzie od osoby odpady, to myślę, że pana społeczeństwo by rozniosło. Czyli w różnych częściach Polski, w różnych miastach, co innego będzie na ścianie wschodniej, co innego będzie tutaj, co innego jest w wielkim mieście, co innego jest w Bielawie. Także chyba nie ma takiej jednoznacznej liczby, ale można powiedzieć, że im te opłaty będą bardziej szły w górę, drastycznie, a po drugiej stronie będzie czwarto na białym położony biznesplan, który mówi tak: OK, jeżeli zbudujemy tutaj taki obiekt, to dostaniecie ciepło tanie i nie wzrosną Wam opłaty za odpady. I teraz to trzeba jasno społeczeństwu powiedzieć i potem tego dotrzymać. Społeczeństwo też co 5 lat dokonuje wyboru i tutaj z tego się robi też polityka i podejrzewam, że burmistrzowie, prezydenci czy radni mają dylemat. No dobrze, zagłosuję za tym, żeby tego typu zakład powstał, ale moja grupa mnie nie wybierze, bo wszyscy będą palcem pokazywali to ten, który się zgodził na budowę tego zakładu. Znaczy jest to taka dość dziwna rzecz, jak popatrzymy na te najbardziej cywilizowane społeczeństwa w Europie Zachodniej, to istnieje na terenie miast, na przykład w Europie Zachodniej, istnieje taki konsensus, jeżeli chodzi o gospodarkę komunalną. Czyli my się możemy kłócić o różne rzeczy, ale pewne pryncypia gospodarki komunalnej to przechodzi z jednej opcji na drugą. Nawet jeżeli te opcje są przeciwne sobie, to nie ma takiego twardego torpedowania. U nas w naszej demokracji to chyba jeszcze tak nie do końca działa, chyba że u Was w samorządzie to tylko trzymam kciuki, oby tak było. Ale na pewno długofalowość działań, stąd ja często będąc w różnych miejscach w Polsce, czy wspierając różne układy samorządowe, to mówię, kiedy jest najlepszy moment na rozmowę o spalarni. To jest pierwsze 6 miesięcy nowego burmistrza. Jak Pan dokładnie zauważył, 5 lat to jest taki okres, że każdy musi mieć potem to swoje 5 minut i musi mieć ten sukces. A więc pół roku przed wyborami, czy rok przed wyborami to jest bardzo zły czas na podejmowanie decyzji. To trzeba tuż po wyborach podejmować po to, żeby zdążyć. Pożyjemy, zobaczymy. Panie dyrektorze, dziękuję dzisiaj za rozmowę w studio. A ja życzę sukcesu i wszystkim mieszkańcom też. I proszę Państwa, naprawdę po pierwsze, nie bójcie się spalarni. Nowoczesna, dobrze zaprojektowana i dobrze eksploatowana spalarnia odpadów jest całkowicie bezpiecznym środowiskowo i zdrowotnie zakładem. A więc tylko trzeba podjąć odważną decyzję i nie bać się głupot opowiadanych przez różnych ludzi.
Dziękuję panu za spotkanie, a państwu przypomnę, że państwa i moim gościem był Aleksander Sobolewski, dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.